Mamy romans od 2 lat. On mnie kocha, ale kocha też dzieci i nie umie wybrać. Zrobię wszystko, żeby z nim być. A gdybym zadzwoniła do żony, może to pomoże mu podjąć decyzję. Nie pytam, czy to w porządku, tylko czy to jest skuteczne. Iza, to jest list naszej widzki Ewy. Powiedz, czy Ewa ma prawo powiedzieć żonie? Decyzja należy do niej i też to, że ona pyta mnie o to, to znaczy, że chciałaby, żebym ja za nią podjęła decyzję i wzięła odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje takiej decyzji, a no, ja sobie z kolei na to pozwolić nie mogę. Czemu takie kobiety w ogóle decydują się na bycie w tym związku? Co je tam trzyma? Przyczyn może być bardzo dużo, ale myślę, że najważniejszą przyczyną jest po prostu miłość i to, że dany mężczyzna poświęca jej tyle uwagi, ile może, zapewniając jej o tym, jak jest piękna, mądra, atrakcyjna, że przyjdzie moment, w którym on się rozstanie ze swoją partnerką i z nią się ożeni. Mówi, że jest nieszczęśliwy w tym swoim związku i w jakiś sposób karmi ją uczuciami czy tym, czego ona potrzebuje, po to, żeby jak najdłużej ją przy sobie zatrzymać. Mnie w tej całej sytuacji, w tym liście jeszcze jedno zaskakuje trochę, że on jest taki zakochany, no ale nie umie się zdecydować i ta kobieta chce wziąć sprawy w swoje ręce. A skąd wiemy, że on jest zakochany? Generalnie nie mamy wpływu na to, co kto mówi i w jaki sposób mówi. Zdarzają się przecież na co dzień historie, kiedy mamy wrażenie, że ktoś nas oszukał, że zakpił sobie z naszych uczuć, że nas wykorzystał, że mówił, że kocha, a tak naprawdę nigdy nie kochał, czy nie kochała, bo to nie jest oczywiście zależne od płci. I w tym przypadku mamy relację kobiety, która mówi, że on jest zakochany, ale to, co on faktycznie czuje, no to w zasadzie jest związane wyłącznie z jego emocjami, do których my tutaj nie mamy dostępu. No i też zastanawiam się, czy taki krok ze strony tej drugiej kobiety, czyli poinformowanie żony, czy to nie jest raczej krok taki w kierunku zemsty na tym partnerze? Może być to związane z zemstą, może być to związane z bardzo silną zazdrością, a może być to związane z bardzo silnym uczuciem frustracji. Więc ja rozumiem, że też ta irytacja, smutek, przygnębienie, nawet rozpacz, jeśli te uczucia są do niego bardzo silne, może powodować taką reakcję, że ona w takim razie zadzwoni do tej żony i powie jej, że on ma kochankę. Trudno jest budować związek na kłamstwie czy też na oszukaniu. Oczywiście tutaj osobą, która też oszukuje, która nie jest fair, jest przede wszystkim on, prawda? No bo to on ma drugi związek, który buduje w ukryciu, więc ja rozumiem, że ona też się może czuć niepewnie, ta kobieta. I nawet jeśli on zdecyduje się z tą swoją żoną rozstać, to ona może czuć się zaniepokojona, czy przypadkiem nie znajdzie się na tym samym miejscu, w którym jest obecnie jego żona, prawda? Więc to jest jedna sytuacja. Ale drugą sytuacją jest też to, że jeśli ona zdecyduje się na taki krok, to on może również czuć się oszukany i rozczarowany. No i w zasadzie tutaj decyzja będzie należała do niego, no bo zwróć uwagę, że wygląda na to, że to ona jest bardziej zaangażowana, więc w tej sytuacji to on rozdaje karty. Czy to możliwe, że ta żona nie wie o 2-letnim romansie? Znam historię kobiet, które dowiedziały się po 20 latach swojego małżeństwa, że ich partnerzy prowadzą podwójne życie. Znam historię mężczyzn, którzy dowiadywali się, że żony mają kilkuletnie romanse. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wchodzą w relacje poza stałym związkiem i nawet przez wiele, wiele lat można się nie domyślić, że ta nasza ukochana osoba spotyka się z kimś jeszcze albo z kilkoma osobami. Co powoduje, że mężczyzna odchodzi od żony i idzie jednak do tej kochanki? Tutaj przede wszystkim decyduje siła uczuć danego mężczyzny wobec określonej kobiety, ale również to, czy mężczyzna jest w stanie zmierzyć się ze wszystkimi skutkami, konsekwencjami swojej decyzji i czy ma umiejętności, narzędzia i zasoby, żeby poradzić sobie ze wszystkimi społecznymi
konsekwencjami swojej decyzji. Jeśli macie problem, piszcie do nas na dobryseks@gora.pl.